Tropem wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych odbył się w Kielcach. Jest to największy bieg pamięci w Polsce. W projekt zorganizowany po raz czwarty przez Fundację Wolność i Demokracja włączył się Urząd Miasta Kielce. Cieszymy się, że tak duża grupa kielczan bierze udział, zwłaszcza w tym biegu pierwszym, który ma takie symboliczne, bardzo ważne znaczenie. W naszym mieście bieg pamięci żołnierzy wyklętych odbył się po raz drugi. Prawdziwym amatorom biegania nie przeszkodził deszcz. W parku miejskim imienia Stanisława Staszica spotkało się niemal 1000 osób. Biegli w dwóch grupach. Pierwsza, przeszło 100-osobowa, miała do pokonania 1963 metry. Dystans ten odnosi się do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Ja od dawna propaguję Dzień Żołnierzy Wyklętych i dla mnie jest wielka radość w tej chwili, że tyle młodzieży i tyle ludzi starszych startuje. My w tej chwili możemy tylko zaświadczyć o tym i dać cześć i chwałę żołnierzom wyklętym corocznym biegiem. Dlatego i wnuków przystosowujemy do tego i sami biegamy wszyscy, mimo pogody, jaka by nie była. Pani Teodora wzięła udział w biegu po raz czwarty, na dodatek z całą rodziną. Przebiegłem bardzo dużo z tatusiem. Super się biegło, chociaż warunki nie były zbyt dobre, to jakoś dałem radę. Trasa krótszego biegu poprowadzona została alejkami parku. Biegłem dlatego, żeby pokazać, że pamiętam o żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Na metę przed Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej jako pierwszy dotarł Szymon Szymański. Prawie codziennie biegam. Trenuję z Rafałem Czarneckim. No średnio tak około 50 km tygodniowo. Jako drugi dobiegł Kamil Zarychta, trzeci był Mariusz Jedynak. Zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez wojewodę świętokrzyską oraz prezydenta Kielc. Wśród pań najszybsza na krótszym dystansie była Klaudia Kotańska. Drugie miejsce zajęła Natalia Chmiel, trzecie Maria Duda. Trenuję już od kilku lat, ale moje przygotowania do tego biegu były dosyć spontaniczne, ponieważ ostatnio byłam chora, także było to takie bardziej podejście z marszu. Bieg na drugim, znacznie dłuższym dystansie zgromadził przeszło 900 osób. Mieli do pokonania 10 kilometrów. Świetna inicjatywa, czyli pamięć o żołnierzach wyklętych, no, którzy zginęli za naszą wolność, prawda? Którzy byli niedocenianymi żołnierzami, którzy komunizm po prostu niszczył, a oni walczyli o naszą wolność. Przed startem rozgrzewka. Następnie hymn państwowy i komenda do biegu wydana przez zastępcę prezydenta Kielc. 10-kilometrowa trasa biegu została poprowadzona ulicami miasta. Jak się biegnie? Super. Po górę. Na metę wśród panów pierwszy dotarł Sylwester Lepiarz. Drugi był Łukasz Woźniak, trzeci Tomasz Biskupski. W grupie pań najszybsza była Sabina Jarząbek. Tuż za nią uplasowała się Lidia Czarnecka. Jako trzecia ukończyła bieg Ilona Kardaś. W bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym w tym roku włączyło się 160 miast.